Siemanko ludziska, z tej strony Metsu i Tomas, w kolejnym odcinku z retro przebudowy zagranicznego klubu. Tym razem znajdujemy się w Niemczech, żeby przebudować zespół Ingolstadt, drużynę, która w sezonie 16-17 pożegnała się z rozgrywkami Bundesligi, zajmując w tabeli 17 miejsce i spadając na niższe klasy rozgrywkowe. Obecnie grają na poziomie 3 ligi niemieckiej, no i nie zapowiada się, żeby mieli wrócić do Bundesligi. Tak naprawdę w XXI wieku najlepszy dla nich był sezon 15-16, gdzie w lidze zajęli 11 miejsce. No ale wszystko przekreślił ten felerny sezon, w który rozgrywamy teraz w FIFA 17, po którym pożegnali się z rozgrywkami Bundesligi i do teraz nie powrócili na najwyższy poziom rozgrywkowy. Czy tutaj zmienimy historię i uda nam się utrzymać, a może nawet zająć jakieś wyższe miejsce? Przekonamy się w trakcie trwania tej przebudowy. Mogliście zobaczyć, jak prezentujemy się na tle reszty drużyn w Bundeslidze. No co by nie mówić, nie wyglądamy imponująco, ale damy z siebie wszystko, by te piłkarskie braki nadrobić zaangażowaniem, no i wolą walki. A jeśli chodzi o nasz podstawowy skład, no to wygląda bardzo, ale to bardzo przeciętnie. Zobaczymy, co nam się z tego wszystkiego uda wywalczyć. Miejmy nadzieję, że w oparciu choćby o solidnego środkowego obrońcę Matipa coś tam zwojujemy. A jeśli chodzi o cele na ten sezon, to nie są zbytnio ambitne. Choćby uniknięcie spadku, myślę, że da się zrobić. 5 milionów budżetu? No wrażenia to nie ma prawa robić, więc mam nadzieję, że kogoś uda nam się sprzedać. Tutaj mogliśmy w jednym czasie trenować max 5 piłkarzy. Wiadomo, mogliśmy wykoksować na przykład jednego, dając mu mnóstwo treningów czy dwóch. No ale tutaj wolałem się skupić na 5 pojedynczych piłkarzach i dać im optymalne treningi dla ich rozwoju. Turniej przedsezonowy, pierwsze miejsce w fazie grupowej. I ostatecznie wygrywamy, pokonując 2-1 w finale Hanover. Dzięki czemu mamy do wydania 9 milionów 300 tysięcy. Wygląda to już odrobinę lepiej. No a jeśli chodzi o wzmocnienia, to na pewno potrzebowalibyśmy nowego stopera. Do tego przydałby się nam ktoś na prawą, no i lewą pomoc, no bo tutaj też mamy spore braki. Wytypowałem tutaj mnóstwo kandydatów i miejmy nadzieję, że kogoś uda nam się pozyskać, chociaż w tej FIFA nie jest to jakieś super łatwe. Sprzedajemy za to Lekiego za 3,5 miliona do Stuttgartu, więc nasz budżet trochę zyskuje. No i oferujemy tutaj taki kontrakt Schaubowi. Miejmy nadzieję, że się zgodzi, udało się. Musieliśmy sporo zapłacić za niego, 5,5 miliona, ale mam nadzieję, że Austriak był wart tych pieniędzy. Walczymy teraz o Awaziema. Proponujemy mu taką tygodniówkę. Czy się uda go kupić? Tak jest. Porto zaakceptowało ofertę za 4 miliony. My tutaj też dajemy akceptację i witamy nowego środkowego obrońcę. No i jeszcze tutaj sprzedajemy do Lipska Hartmana za 2 miliony 100 tysięcy, więc znowu zasilamy budżet. Taką ofertę przedstawiamy Manechowi, graczowi Vancouver Whitecaps. No i oczywiście Manech zgadza się na tą ofertę, więc podpisujemy z nim kontrakt i witamy nowego skrzydłowego. No i tutaj nasz kapitan Marvin Matip żąda sprzedaży w ostatnich dniach okienka. Mam nadzieję, że zarząd na siłę go nie sprzeda, bo w tej FIFA było to niestety możliwe. To był straszny ból wtedy, ale przeprowadźmy jeszcze symulację z Hamburgiem. Jeszcze Matipa nie straciliśmy, chociaż w tych dawnych FIFAch, no to właśnie jeszcze, to jest słowo klucz. Za nami 15 minut, no i niestety Hamburger Sportverein prowadzi 1-0. 30 minut za nami wyrównujemy, tak jest. Sutner zdobywcą bramki. Pierwsza połowa za nami, zaczyna się druga. I bramka niestety dla HSV. 60 minut za nami. Jak to spotkanie się potoczy? Lasoga na 3-1, 15 minut do końca. Oj, nadzieja umiera już ostatnie, bramka kontaktowa. Ale nie odrabiamy strat i niestety przegrywamy już w pierwszej kolejce. No i to nie jest dobra wiadomość, bo chcą go sprzedać. No i sprzedali go za 4,5 miliona. Za takie śmieszne pieniądze do HSV. Więc my musimy walczyć o nowego środkowego obrońcę. Felipe Aguilar na szybko pozyskany. Nie miałem czasu ani dobrego budżetu. Te odejścia w tych dawnych FIFAch, co by nie mówić, to była patologia, żeby tak zachowywał się kapitan. On nie był godzien tej roli. Przynajmniej w FIFA oczywiście, patrząc na jego zachowanie. No i po 10 kolejkach zajmujemy bezpieczną 11 lokatę w lidze. 5 punktów przewagi nad strefą bariażową. No a nasz podstawowy skład powoli, acz konsekwentnie się rozwija. No i nasza przygoda w Pucharze Niemiec. Nie braliśmy udziału w pierwszej rundzie, za to w drugiej pokonaliśmy Lipsk. Dobry wynik, ale niestety potem przegraliśmy z Hertą. No i ćwierćfinał nie jest dla nas. No i kontuzja zawodnika Levels wypada na 6 tygodni. No niestety strata dla naszego zespołu. No tutaj u nas zimowe okno już bez żadnych ruchów. No bo co by nie mówić, nie mieliśmy pieniędzy. No po 20 kolejkach również zajmujemy 11 miejsce w ligowej stawce. Teraz bezpieczne 9 punktów przewagi nad strefą barażową. A nasz podstawowy skład cały czas konsekwentnie się rozwija.
Kontuzja Rodgera niestety wypada na 2 tygodnie. Jest to jednak strata po 30 kolejkach. No powiedzmy sobie otwarcie, jest fantastycznie. 5. miejsce w ligowej stawce. No my walczymy o puchary. Cóż za historia pisze się na naszych oczach. Ten podstawowy skład nas do tego doprowadził. No i kolejna kontuzja, tym razem Aguilar. Wypada na 7 dni. W ostatniej kolejce remisujemy z Schalke 1-1, co oznacza, że Ingolstadt zajmuje w lidze 6. miejsce. Cóż za piękny sezon. Bayern mistrzem, 2. Bayern. 3. Borussia Mönchengladbach, 4. Borussia Dortmund, 5. HSV, a my na 6. miejscu. Folland królem strzelców, 2. miejsce Kosty z Bayernu. Gdy popatrzymy na najlepszych asystentów, Müller tutaj rządzi wraz z Brandtem, a w czystych kątach Bert Leno aż 12 czystych kąt. No i tak na sam koniec prezentuje się nasz podstawowy skład. Wielu piłkarzy poczyniło całkiem niezły progres, jak na oczywiście FIFA 17, no ale też chciałoby się, żeby niektórzy zrobili trochę większy, jak Luis Schaub czy Manech, no ale wiadomo, nie można mieć wszystkiego. No i teraz statystyki poszczególnych piłkarzy. Jeśli ktoś Was konkretnie interesuje, to w danym momencie możecie sobie zatrzymać filmik i przyjrzeć się statystykom danego piłkarza. Wiadomo, tutaj to jeszcze nie wygląda tak fajnie jak w obecnej edycji gry, ale to też pokazuje, że jednak ta FIFA nawet może czasem i graficznie zmienia się na duży plus. No bo jak robię sobie takie retro przebudowy, to tylko coraz bardziej doceniam najnowszą edycję gry. No bo jednak te nowsze rozwiązania najczęściej dużo bardziej mi się podobają. Tutaj Sonny Kittel choćby był w naszym zespole, czyli obecny gracz Rakowa Częstochowa. No mistrz Polski zrobił naprawdę interesujący ruch transferowy. No i teraz rzecz, która nigdy mi się nie podobała, jeśli chodzi o FIFA. No zobaczcie, jak wygląda tabela 2. Bundesligi. No i teraz przesymulujemy kilka dni i zobaczmy, jak to się będzie prezentowało jeszcze raz. No trochę inaczej, liczba punktów się zmieniła i tym podobne rzeczy. No to nigdy nie jest fajne, że te rozgrywki nie są powtarzalne, jeśli chodzi o nawet ilość punktów. Nasza ocena menadżera 88, więc wygląda to całkiem przyzwoicie. Udało nam się zapewnić miejsce w europejskich pucharach zamiast spadku. No coś pięknego, zmieniliśmy historię. No i teraz możemy sobie zobaczyć europejskie choćby puchary czy Puchar Niemiec. Puchar Niemiec dla Borussii Dortmund pokonała Hertha Berlin. Obrona przed spadkiem, Eintracht pokonał Norymbergę. Tutaj Puchar Mistrzów nas nie interesuje. Liga Mistrzów dla Atletico, widać, że to FIFA. Liga Europy dla Borussii Dortmund. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o europejskie puchary. My, jeśli chodzi o rozgrywki w Bundesligi, spisaliśmy się na medal. 6. miejsce to jest coś fantastycznego, jeśli chodzi o ekipę Ingolstadt w prawdziwym życiu. No co by nie mówić, pożegnali się z rozgrywkami Bundesligi, a tutaj zmieniliśmy historię i zajęliśmy świetne 6. miejsce w ligowej stawce, osiągając chyba maksimum, na co było stać tą drużynę. A jeśli chodzi o ten materiał, to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie, no i oczywiście zapraszam Was na wszystkie retro przebudowy, jak i przebudowy z FIFA 23 na moim kanale. Trzymajcie się!